Właściwie jesteśmy, można by powiedzieć, w przededniu uchwalania tego dokumentu. Podobną procedurę przyjęliśmy jak przy programie dla węgla kamiennego i tam mamy założenia m.in. odkrywka złoczew, jak również przywrócenie węgla kamiennego do miksu, ale myślę, że co jest ważne też wprowadzenie innowacyjności nowych technologii przy węglu brunatnym, m.in. spalanie. I muszę powiedzieć, że z wielkim zadowoleniem przyjąłem to, iż w zeszłym tygodniu mieliśmy kongres węgla brunatnego, jubileuszowy już kongres w Bełchatowie. I muszę powiedzieć, że bardzo ambitne tematy wraz z prelegentami z całego świata. I jednym z istotniejszych elementów to było zgazowanie węgla brunatnego. Przedstawiciele Japonii mają prezentować technologię, którą już posiadają. A przypowiem, że Japończycy węgiel ściągają, bo go nie mają na swoim rynku, a więc ta technologia powinna być dla nas dość ciekawa, ale to niech rozstrzygają eksperci, plus również prezentacje nowoczesnego wydobywania, obniżając koszta, zwiększając bezpieczeństwo i zarazem efektywność wydobywania węgla brunatnego. To sprawia, że mam wrażenie, iż jeśli chodzi o węgiel brunatny, wchodzimy na kolejny etap takiego rozwoju tego surowca i coś, co jest ważne regionalnie dla rejonów Bełchatowa, to w momencie, kiedy mówimy o odkrywce Bełchatów nie czy, a kiedy, to pokazuje, że problem z rozwojem tego regionu jest zaniechany, bo w momencie, kiedy nie byłoby odkrywki, to pojawia się pytanie o rozwój tego regionu pod 2030 rokiem. A tak, jeśli będzie złoczew, to dalej można mówić o tym całym otoczeniu związanym, jeśli chodzi o firmy, o pracowników, o miejsca pracy w tym rejonie, który zbudował się na węglu kamiennym, na węglu brunatnym, przepraszam. A więc ten program zaczyna już powoli być realizowany, z czego ja się cieszę, a myślę, że zatwierdzenie powinno być na pewno w pierwszym półroczu.